Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. W Bachmucie jednostki rosyjskie atakują stadion Awangard w centrum. Z najdalej wysuniętych pozycji do miejskiego ratusza mamy już 500 metrów. Atakujący posunęli się też trochę na północy, w głąb budynków mieszkalnych obok Azomu. Awdijivka nowym Bachmutem. Rosjanie zajęli Stepowe i znowu Ukraińcom pozostaje jedna droga pod kontrolą ogniową rosyjską. Z tym, że tutaj skala jest mniejsza, Awdijivka to miasteczko albo nawet większa wioska, więc już teraz to okno życia to ma z 200 metrów. Rosjanie wchodzą już zresztą i powoli do samej miejscowości. Walki mamy już na wysypisku śmieci na północy, jak i na południowym wschodzie miejscowości. Analogię mamy tutaj też do Mariupola, bo do obrony wysłano tu odtworzony Azow i 36. Brygadę Piechoty Morskiej. Identyczny skład jak w Azowstalu. Pytanie, czy uda im się wytrzymać tak długo jak Azowstal. Najgorsze dla Ukrainy jest tu to, że nie ma tu w ogóle za wiele jednostek. W razie zniszczenia obecnej tu armii mamy odsłonięty naprawdę kawał terenu. I o ile dla Zełenskiego Bachmut jest najważniejszy, to dla Putina najbardziej liczy się właśnie Awdijivka, bo ten wyłom oddala przede wszystkim walkę od Doniecka. A ostrzały tej stolicy separatystów, to jest w tej chwili najgorsza rzecz dla rosyjskiego morale. Na froncie zaporowskim Ukraińcy natomiast szykują ofensywę i przeprowadzają rozpoznanie bojem. W ciągu ostatnich dni front ten jest świadkiem nieustannych ataków mających na celu wykryć luki w rosyjskiej obronie. Jedną taką udało mi się nawet znaleźć i Ukraińcy chwilowo zajęli Kamiańskie. Choć w przeciwieństwie do podobnej sytuacji ze 2 miesiące temu po stronie rosyjskiej, no to tutaj dowództwo nie poszło za ciosem i Rosjanie po prostu odbili pozycję. Oczywiście w tej chwili staje tu wielka linia okopów. Jak kończy się bezpośredni atak na dobrze rozplanowane okopy, pokazała sierpniowa ofensywa na Chersoń, a dowództwo obrońców jest tu takie samo. A sytuacja sprzętowa Ukrainy jest jeszcze gorsza niż była. No i nie ma tu żadnych mostów do komplikacji zaopatrzenia, no czyli generalnie jakby nie patrzeć, będzie to najtrudniejsza ofensywa, z jaką do tej pory Ukraińcy mieli do czynienia. Xi Jinping wylądował już w Moskwie. Jest to pierwszy dzień jego wizyty, więc nie ma co się od razu spodziewać fajerwerków. Mieliśmy oczywiście tradycyjne lizanie się po tyłkach. Co ciekawe, podano, że w ciągu roku obroty między krajami wzrosły dwukrotnie, a Rosja stała się największym eksporterem gazu do Chin. Oprócz tego mieliśmy konferencję z udziałem Putina i przedstawicielami państw afrykańskich, oczywiście no poświęconymi obopólnym relacjom. O wojnie póki co nic, za to dużo o globalnej gospodarce, bo tutaj współpraca obu państw rozwija się najlepiej. We współpracy wojskowej no to te kraje nie bardzo mają sobie co do zaoferowania. No w sensie Rosja ma nad Chinami przewagę technologiczną, ale biorąc pod uwagę potencjał ilościowy, no to przekazanie tej wiedzy no jest dla Rosjan niebezpieczne, a Chiny broni jako takie jej nie kupują, tylko robią u siebie. Oczywiście mogliby Chińczycy chociaż amunicję na przykład Rosjanom produkować, no ale to znowu trzeba by im dać do tego dane techniczne. No i to Rosję uzależnia też politycznie. A co do polityki, no to jak już mówiłem, państwa te ze sobą współpracują, no ale tworzą mimo wszystko swoje własne strefy wpływu i to w większości w odrębnych regionach. Więc poza szeroko pojętą walką z USA nie wchodzą sobie za bardzo w drogę. Rosja wycofała się już oficjalnie z umowy zbożowej, zapewniającą przepływ ukraińskiego zboża przez port w Odessie. Oczywiście mamy jeszcze okres wypowiedzenia 2 miesiące. Jako warunki powrotu do porozumienia rząd podał zwrot mienia zamrożonego w wyniku sankcji, wyłączenia z sankcji firm produkujących maszyny rolnicze, zniesienie sankcji na ubezpieczycieli, zniesienie zakazu dokowania rosyjskich statków. No generalnie każda z tych sankcji jest w jakiś sposób obchodzona, no ale wiadomo, że to są utrudnienia, a często i dodatkowe koszta. Dostawy zboża są ważną kartą przetargową. W ten sposób bodajże we wrześniu wywalczono zdjęcie sankcji z rosyjskich banków kredytujących rolników. No i okazało się, że połowa rosyjskich banków kredytuje samych rolników. Zboże ukraińskie i rosyjskie zresztą też, no trafia zazwyczaj do Afryki, gdzie zachodnie media no nie mają za dużo władzy, za to silne są postkolonialne sentymenty. Ostatnio relacje z Afryką są coraz gorsze, a zboże, no to jakby nie patrzeć, dla tych krajów towar kluczowy. Więc jeśli nie chcemy stracić całkowicie relacji z tym kontynentem, no to prędzej czy później trzeba będzie na to przystać. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zapraszam na moje pozostałe filmy z cyklu Wojna na Ukrainie. Jeśli są dla was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, zapraszam na stronę www.buycoffee.com/KTO, link w komentarzu, a jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są wasze. Dziękuję.